wejdziemy sobie na CS-owego bloga, jeżeli chodzi o aktualizację, dalej mamy tutaj ciszę. Nic nowego się nie pojawiło i dalej można wymieniać sobie gwiazdki za nagrody. Dalej to nie zniknęło. Dziś rzucimy sobie okiem, co się dzieje ze skinami, właśnie to czy to ze skrzynki, czy to również z kolekcji. Zobaczymy sobie na samą skrzynkę oraz zobaczymy, co się dzieje z Aramerem i co czeka go w najbliższym czasie. Na samym starcie jestem wam winny małe przeprosiny ze względu na to, że przewidywałem cały czas, że 15 maja zakończy się właśnie promocja na Aramera. Podawałem tą datę niemalże jako pewną, nie widziałem innej możliwości, a okazało się całkowicie inaczej. Tutaj tak na dobrą sprawę od razu powinienem wziąć poprawkę na to, że Valve ma teraz taki mały poślizg, tak jak to było z końcem operacji Broken Fang i trzeba się spodziewać tego, że Valve nie dodaje właśnie update'u w weekendy, tak? Od początku była ta data 15 maja przewidziana, ja z początku założyłem, tak? Jeżeli Valve się nią chwali, jeżeli Valve ją daje, ze względu na to też można tak na dobrą sprawę od razu wysunąć taki to właśnie wniosek, że wtedy Valve powinna to zrobić. Ale no cóż, z racji, że mają poślizg, trzeba teraz wziąć to pod uwagę i zobaczymy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o RME, a jeżeli chodzi o jakąkolwiek aktualizację, pojawi się ona właśnie na dniach, tak? Dzisiaj mamy wtorek, myślę, że środa, czyli jutro i czwartek jest bardzo, bardzo prawdopodobny. Jeżeli chodzi o skrzynię operacji Broken Fang, trochę się tutaj działo. Obecna jej cena to jest 2,25, na markecie mamy 450 tysięcy, także całkowicie sporo. Jeszcze sobie zobaczymy na to, co się z nią dzieje w obecnym czasie. 52 tysiące ruchy na markecie w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest to naprawdę mało, jeżeli chodzi o tą skrzynkę. Nawet mam wrażenie, że jest to jedna z mniejszych wartości, jeżeli chodzi o całe dzieje tego to właśnie pojemnika, ale zobaczymy sobie na wykres. Ciekawym momentem był tutaj dzień, jeżeli dobrze pamiętam, 13, coś takiego. Tak, 13, kiedy cena poleciała w górę do 2,40, nawet wydawało mi się trochę więcej, ale okej, poleciała do 2,40 i tutaj tak na daną sprawę można było zauważyć, że rynek się szykuje tutaj na 15 maja, tak? Na ten moment, kiedy to właśnie skończy się operacja już tak na definitywnie, kiedy skończy się promocja na RMR-a, lecz tak też się nie stało. Jeżeli sobie patrzymy ogółem, tutaj już to mówiłem też wcześniej, tak? Dużo ruchów na markecie było właśnie w tym dniu, czyli przed 1 maja, kiedy to miała zakończyć ta operacja. Również mieliśmy cały czas tendencję wzrostową i tutaj taką samą możemy zaobserwować właśnie w dniu 14-13 właśnie to maja, kiedy ta cena rosła. Dalej no cóż, no ludzie sobie uświadomili, że Valve robi nas w bambuko, w związku też jest z czym ta cena zaczęła tutaj spadać. Obecnie mam małą tendencję spadkową, trochę już tutaj się ustatkowuje powoli, już to trochę tak na dobrą sprawę przestało to spadać, aczkolwiek możemy sobie patrzeć na kolejne 3 dni, cały czas to tutaj spada ta cena. Przed chwilą jeszcze było 2,45, a obecnie musimy się ucieszyć z 2,25. Także no cóż, obecnie ta skrzynka jeszcze spada. Moje przewidywania są takie, jeżeli, jak już mówiłem trochę wcześniej, właśnie to w tym odcinku, jeżeli w przeciągu kolejnych 2 dni zostanie wprowadzona właśnie jeszcze jakaś aktualizacja, która zakończy Broken Fanga definitywnie, wtedy możemy liczyć na jakiś tutaj wesoły zwrot akcji. Lecz jeżeli nie, wtedy ta skrzynka niestety najprawdopodobniej będzie spadała jeszcze, gdyż tak na dobrą sprawę cały czas na markecie jest dość dużo, a jak możemy zobaczyć, popyt na nią też nie jest wcale taki duży, tak? Bo jeżeli jest tylko 52 właśnie to trade'ów właśnie w ciągu 24 godzin, to naprawdę nie jest wiele. Dla porównania pokażę wam Snakebite Case'a, który obecnie kosztuje holendarną kwotę, tak? Bo 9 zł i ich na rynku jest 56 tysięcy. Trochę więcej, ale jednak więcej. Przez to, jak możemy zobaczyć, nawet ludzie wolą otwierać właśnie tą skrzynkę, pomimo to, że jest dużo droższa, niżeli właśnie tego do operacji Broken Fang. Przechodząc do kolekcji, to również ceny troszeczkę spadły w dół. Jeżeli sobie patrzymy na tego 5-7, tak? Który był dość dobrą opcją inwestycyjną. Widziałem, że kilku z was w niego właśnie to inwestuje. On również teraz zalicza mały spadek. Jeżeli sobie patrzymy na ostatnie kilka dni, ze 125 i obecnie na 120. I tak jak mówiłem, to mały spadek, nie jest taki gigantyczny, lecz trzeba się pogodzić z tym, że jednak jest. Jeżeli sobie zobaczymy na chociażby droższego skina, a mianowicie M4A1 z Blue Phosphor, który również jest bardzo popularny, również dla takich większych portfeli cieszył się dość dużym zainteresowaniem. On tak na dobrą sprawę minimalnie, ale tak na dobrą sprawę bardziej trzyma cenę. Także jeżeli chodzi o niego, to cena oscyluje w okolicach 1000 i myślę, że na takim to stanie przez pewien czas się jeszcze zatrzyma. Ich na rynku nie ma jakoś turbo dużo, jak możemy sobie zobaczyć, mamy ich faktorynie wystawionych 130 tysięcy. Też tak jakby stało na limitowanego różowego skina z kolekcji, która już nie dropi. Tutaj jest całkowicie w porządku. Przechodząc jeszcze do RMR-a, tutaj na początek zobaczymy sobie na goldy. I to jest mały wylew, dlatego, bo pamiętam jak Navi kosztowało już pod 300 zł, także mamy tutaj prawie że dwukrotny spadek, jeżeli chodzi o ostatnie kilka dni. No tutaj trochę lipa, faktycznie, jeżeli ktoś to zainwestował, może czuć małą gorycz, gdyż tutaj pewnie w tym momencie liczył na to, że ona za niedługo będzie kosztowała 300-400 zł, a z 250 zł zamiar właśnie 300-400 kosztuje obecnie 150, także no jest lipa. No ale trzeba się z tym jakoś pogodzić, tak? Obecnie proponuję taką taktykę, żeby po prostu dalej trzymać, nie sprzedawać tego, bo zobaczmy, że w tym momencie jest jakieś 30-40% na minusie, właśnie jeżeli chodzi o tą naklejkę. No już abstrahując od tego, że kupiłeś wtedy za 500, bo wtedy to były jakieś kosmiczne czasy, jeżeli wtedy myślałeś, że nie będzie właśnie promocji na tego RMR-a, bo też przez chwilę były wahania co do tego, też się przez chwilę nad tym zastanawialiśmy. Aczkolwiek jeżeli ją kupiłeś właśnie w tym okresie, tak jak to mówiłem, w maju, tak, kiedy to jeszcze cena była 240-250 zł, no jesteś trochę teraz w tyłek, tak? Także ja ci proponuję osobiście czekać, nie sprzedawaj tego, bo to będzie najgłupsza decyzja, po prostu muszę się pogodzić z tym, żeby musiał to potrzymać troszeczkę dłużej, tak aby twoja inwestycja się zwróciła. De facto ta prawidłowość, o której mówiłem przy okazji Golda, tyczy się też również innych naklejek. Zobaczmy sobie chociażby, nie wiem, na furię foliowaną. Okej, zobaczmy sobie na nią, strzelam akurat teraz. I tutaj również, jak możecie zobaczyć, mamy spadek, tak jak to widzieliście wcześniej, a teraz mamy ogólnie mamy w miarę stagnację, tak? Cena się tutaj utrzymuje, na poziomie widzę złoty 30, czasami trochę więcej, czasami mniej, aczkolwiek dalej się trzyma na tym poziomie. Jest to wiadomo nie do porównania z tym, co było przed promocją, czyli 10 zł i z tym, co było jeszcze 1 maja, tak? Czyli to już było ponad 2 zł, do 20, jak możemy nawet zobaczyć. Także cóż, ją również należy trzymać. W temacie kapsułek mamy dość ciekawy temat, ze względu na to, że
której cena takich legend na przykład już spadła do 96 groszek. Zobaczcie na wykresie, czasami spada nawet do 93 groszy. Nie jest to jeszcze takie apogeum, jak to było, tak tutaj pokazuję te 93 grosze, o których to mówiłem. Nie jest to jeszcze takie apogeum, jak to było na początku właśnie tej promocji, kiedy to cena spadała nieraz poniżej 90 groszy. I wtedy była taka super taktyka, że kupujemy na Steamie i sprzedajemy to na markecie i wychodzimy na każdej skrzyneczce około grosza na plus. Aż takie skrzyneczki idą praktycznie co sekundę, to w ciągu minut można było zrobić kilka takich transakcji. Wiadomo, jeżeli masz większy budżet, mogłeś tak czysto, często handlować i niby grosz to niewiele, ale jak takich transakcji w ciągu minuty zrobisz naprawdę wiele, bo na to jest duża szansa, no to już coś tam zawsze z tego skapnie. Także jeżeli chodzi o kapsułki, ja to szczerze powiedziawszy liczę, że one mogą jeszcze trochę spaść, żeby właśnie się w ten sposób pobawić. Ciekawym również jest statystyka, ile mamy deali w ciągu 24 godzin. Zobaczmy sobie 110 tysięcy, dwukrotność o skrzynki operacji Broken Fang. Tak na dobrą sprawę, jeżeli by połączyć skrzynię Snakebite i Broken Fang, wyszłoby nam właśnie ten wolumen, jaki jest handlowany, jeżeli chodzi o kapsułki za Ramana 2020. Także ich naprawdę w obrocie jest wiele, ludzie dalej albo właśnie w nie inwestują, albo się już pozbywają, bo panikują. Ja osobiście polecam być właśnie to, zaliczyć się do tej pierwszej grupy, a mianowicie jeszcze w nie inwestować. Jeżeli macie jeszcze kasę, również polecam, że to jest dobra opcja, ale tak jak wspominałem przy okazji złotej, no niestety tutaj będziemy musieli poczekać trochę więcej, jeżeli chodzi właśnie o zwroty inwestycji. Zobaczymy sobie jeszcze na to, co się dzieje z wcześniejszymi stickerami, gdyż one sobie fajnie tutaj lecą w górę. Jeżeli ktoś posiada na przykład takie z Krakowa 2017 roku, to one tutaj nam dość ciekawie poskoczyły do góry. Jak możemy sobie zobaczyć, obecna ich cena to jest tutaj 52 zł, czasami nawet więcej, a jeszcze przed końcem RMR-a było to tylko 36 zł, tak? W sensie przed końcem, mówię tutaj przez 1 maja, czyli wtedy, kiedy teoretycznie ta promocja powinna się kończyć i cały czas te ceny lecą w górę, więc to jest idealny czas dla ludzi, którzy to właśnie posiadają jakieś inwestycji w postaci to właśnie starszych pojemników, czy też starszych naklejek. Muszę na koniec zadać pytanie, co ja polecam robić. Ja, jeżeli chodzi o moją inwestycję, absolutnie niczego jeszcze nie sprzedawałem, ani nie wymieniałem. Liczę, że kiedyś to po prostu podrożeje, tak? Dla mnie nie ma znaczenia, czy to podrożeje za miesiąc, czy za rok. Liczę po prostu tak na dobrą sprawę na profit. Jeżeli będzie jakaś sytuacja, że będzie inna inwestycja, tak jak to na pewno będzie przy okazji października, kiedy to będzie major w Sztokholmie, wtedy można się bawić w jakieś ruchy, wtedy można to wymieniać, gdyż wtedy będzie całkowicie inna opcja zarobku. Lecz obecnie nie widzę jakiejś tam innej super turbo nowej możliwości właśnie inwestycji w CS, gdyż na dobrą sprawę nie szykuje się tam żaden inny event w postaci ani operacji, ani turnieju, także polecam po prostu trzymać to, co mamy.